Siemano, jestem Lamianek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie skrzynki 10%. Pootwieram sobie wszystkie oczywiście standardowo. Tym razem damy szansę po dwie skrzynki. Jak za drugim razem nie siądzie, to no to po prostu zamykamy tą skrzyneczkę. Na razie mamy 10% knives i to sobie nie siada. Lecimy sobie dalej, 10% gloves. Zobaczymy co teraz. No tutaj też nie siada. No tutaj ciężko będzie o to, żeby cokolwiek siadło, ale może akurat się uda. 10% luksury, no zobaczymy. Może tym razem w tej skrzyneczce no też żadnej niespodzianki nie ma. Mam nadzieję, że starczy pieniędzy na te kilkanaście skrzynek, co tu mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem skrzynek. O, i mamy USPA King Confirmed. Więc to jest pierwszy plusik w dzisiejszym odcinku. Tą skrzyneczkę oczywiście zostawimy sobie, jeżeli za drugim razem by nie siadło. No to już jest fajny profit, bo 115 zł na skrzyneczce za 18. Czemu by nie? Dobra, lecimy sobie dalej. 10% Emerald Dragon za 1000 zł może być nawet, ale najpierw musi nam wylecieć, a niestety leci Elite Build. Lecimy dalej, Emperor. A co poleci w Emperorze? No niestety Magnes. No i otwarcie kolejne. Tutaj Dragonfire też może fajny plusik być, a zobaczymy czy będzie. No niestety nie tym razem, więc tylko skrzyneczka z USP-em wędruje nam na sam koniec. A teraz każda kolejna, która nie będzie siadać, będzie niestety zamykana. No i zobaczmy. Niestety zamykamy. 10% knives, to już nie jest profit. 10% gloves, zobaczymy. Może jakieś fajne rękawiczki. No niestety sand dash, nie wiem jak to się czyta. 10% luksury, no tą skrzynkę jak otwarłem kilka razy kiedyś, tam to coś poleciało. A już myślałem, że doleci do awupki fate, ale nie dzisiaj. Awupka Asimov, 10%, no zobaczymy czy tym razem się poszczęści. Poszczęści się, bardzo ładnie. Zaraz zobaczymy ile tam było profitu. Tą skrzyneczkę oczywiście sobie zostawiamy. No i Emerald Dragon niestety nam nie poleci. Emperor na 10%, a skipniemy sobie. No niestety skipnięcie też nic nie daje. No i próbujemy sobie Dragonfire'a. No i zaraz Uspik, zabójstwo potwierdzone poleci. Po raz drugi mi się wydaje. No i zobaczmy czy się zaskoczymy pozytywnie czy nie. No tym razem mamy USPA Moment Siły, czy jak to się nazywa, 187 zł na plus, dobra. AWP Asimov, jeszcze raz, nie zamykamy tej skrzyneczki, oczywiście poleciała nam AWP-ka. No tutaj niestety trzeba zamknąć i jeżeli teraz USPIK zabójstwo potwierdzane nie poleci, trzeba ją też zamknąć. Pójdziemy sobie na kontrakt i na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. No i właśnie idziemy na kontrakt. Albo jeszcze skrzyneczkę z nożami, czy starszymi. 360, no nie, dobra, to otworzymy trochę tych eventowych. Za 300 zł i z tym pójdziemy sobie na kontrakcik. O co, to 300 zł ma tam zostać w tym portfelu. Meczka Brightwater, no i chyba nic specjalnego, dalej tak jest. Dobra, kontrakcik, 23 skrzynki były otwarte, 18 skrzynek, 10% otwarłem. No w sumie tak, każdej po dwie, a te na końcu 3, bo chyba było ich 8. No i miałem 1000 zł, mam nadzieję, że wyleci coś podobnego wartościowo na samym końcu odcinka. No ale to zobaczymy już zaraz. Ostatni kontrakt w dzisiejszym odcinku, 575 zł, trafiamy Classic Knife'a Forest Dedypa. No dobra, to skoro to jest tyle warte, to wydaje mi się, że upgrader na 25% może być. 25%, co tu będzie? Karambici Grastków w Star Trek'u, damy sobie full lewo i zobaczymy sobie, no niestety nie dzisiaj. Więc mam nadzieję, że uda się w jutrzejszym odcinku. Teraz ja wam dziękuję za oglądanie, no i do jutra, siemano.